Siema! Za nami kolejna, czwarta już runda turnieju, to znaczy drugiej ligi, natomiast dla mnie jest to runda numer dwa, ponieważ wcześniej byłem na turnieju w Lublinie. No i w dzisiejszym filmie opowiem wam, co działo się w mojej partii, ponieważ ona pokazuje, jak szachy są skomplikowane i jak komputery pokazują, że my, zwykli śmiertelnicy, to po prostu nie umiemy grać w szachy. Także zachęcam do oglądania. Na początek też chciałem wam podziękować i pokazać wam serduszko, ponieważ udało się zebrać całą kwotę na zbiór na zrzutce, także osoby, które płaciły trochę więcej, to mam nadzieję, że zwróciliście się o to, podaliście adres, możemy wam wysłać pocztówkę, natomiast wszystkim innym również chciałbym podziękować z całego serca w imieniu drużyny. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę, wczoraj niestety, ale przegraliśmy mecz 2,5 do 3,5, także no dzisiaj chcieliśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żebyśmy wygrali. Naszymi przeciwnikami była drużyna z Torunia, a moim przeciwnikiem był Patryk Mrozowski, który po pierwsze ma prawie papieżową liczbę, jeżeli chodzi o ranking, a po drugie znamy się od dawna, ponieważ jest to zawodnik, który jest z Podkarpacia, graliśmy razem wielokrotnie, no i to, co o Patryku można powiedzieć, to, że jest mega solidnym zawodnikiem, to znaczy to był zawsze człowiek, który jak miał zremisować partię, to nie płakał, ale oczywiście, wiecie, to nie jest krytyka jego zachowania, po prostu tak też trzeba umieć grać, no i Patryk jest takim zawodnikiem, który jak nie musi, to nie poddymia. No i zastanawiałem się trochę, czy grać E4, żeby było trochę bardziej agresywnie, czy zagrać sobie D4, natomiast koniec końców stwierdziłem, że nie wiem, co przeciwnik zagra, no to tutaj zdecyduję się zagrać posunięcie D4 i paradoksalnie po ruchu skoczek F6 zagrałem skoczek F3, E6, G3. D5, goniec G2, goniec D6, roszada, skoczek D7, C4 i C6 i nagle mamy partię katalońską, tak jakbym zaczął od ruchów D4 i C4, tylko zrobiłem to trochę inną kolejnością. Może zapytacie dlaczego, a ja nawet jak nie zapytacie, to wam powiem. Zrobiłem to głównie dlatego, że widziałem, że przeciwnik grywa tutaj czasami przynajmniej przez C5. Pewnie na to by się nie zdecydował podczas partii, ale tak stwierdziłem, że wiecie, mógłby sobie przygotować, że mnie zaskoczy. A grając w ten sposób, oczywiście dopuszczam więcej możliwości innych przeciwnika, ale tutaj dzięki tej kolejności posunięć mamy taką pozycję i zagrałem tutaj hetman D3 i wieża E8. I jest to dość dziwny moment w partii, ponieważ to, w jaki sposób ja się uczyłem grać w Katalona, to wiedziałem, że w tym momencie, jeżeli przeciwnik zagra tutaj i reszta pójdzie tak samo jak w partii, czyli powiedzmy skoczek D7, C4, C6, skoczek C3, roszada, to ten goniec jest tu i teraz mogę zagrać tak i potem próbować dojść do ruchu E4. Natomiast w partii, no kurde, ten goniec jest sobie na polu D6 i przeciwnik zagrał wieża na E8. No i zacząłem liczyć, no skoro przy gońcu na E7 gra się tutaj E4, no to może teraz zagram E4. Nie podobało mi się za bardzo to, że po biciu, no tak jakby nie do końca rozumiałem, co osiągnąłem. Przeciwnik zagra E5, mój hetman stoi bez sensu, nie bardzo mogę zagrać D5, bo skoczek wejdzie tutaj lub tutaj. Nie podobało mi się to, no także stwierdziłem, ok, miałem oszukać przeciwnika, oszukałem trochę sam siebie, ale spoko, gramy dalej. Wiedziałem, że partia katalońska to też jest taki debiut, że trudno, żeby coś poszło bardzo nie tak. Po prostu przeciwnik zagrał wariant, którego nie miałem odświeżonego, natomiast wieża D1 zagrałem, ponieważ stwierdziłem, że ta wieża po prostu mi się tu przyda. Moja logika była taka, że oponent ma te figury trochę takie zduszone, nie? I komputer zawsze w tego typu pozycji powie, że jest okej, tam białe trochę lepsze, ale nie ma co płakać. Człowiekowi zawsze się gra ciężej. Natomiast Patryk wykonywał same najlepsze ruchy. Teraz zagrał hetman E7, no i znowu zacząłem liczyć. To może teraz zagram E4. Ale znowu mi się to nie podobało, bo w tym samym wariancie znowu jest E5. I tak wiecie, no niby coś osiągnąłem, a prawda jest taka, że niewiele osiągnąłem, ustawiając tę wieżę na D1 aktualnie. Więc stwierdziłem, że nie. No to jakie mam inne opcje? Komputer, co ciekawe, mówi, że powinienem grać tutaj na spokojnie. Takie ruchy jak H3, jak skoczek D2, wiecie, żeby utrzymywać tę presję w pozycji. I nawet myślałem o czymś takim. Ja konkretnie myślałem bardziej o ruchu B3, żeby tego gońca może gdzieś wyprowadzić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast koniec końców wpadłem na bardzo ciekawą ideę i stwierdziłem, że spróbujemy. A mianowicie zagrałem ruch goniec G5. I chodzi o to, że po ruchu H6 ja po prostu zbiję, oddaję przeciwnikowi parę gońców, ale teraz gram E4, no i miałem takie przeczucie, że to jest dla mnie ok, bo jego goniec będzie słaby. Jeżeli tutaj wszystko się jakoś tam pootwiera, to jego goniec będzie słaby, a moje skoczki będą mogły okupywać te pola. Myślałem jeszcze o ruchu skoczek E5,
I wiecie, żeby mieć taką pozycję i to też wydawało mi się ciekawe, ale koniec końców stwierdziłem, że zagram E4, nastąpiło bicie na C4, E5. No i tutaj był pierwszy moment, gdzie zacząłem dość długo myśleć, ponieważ następny ruch nie był dla mnie oczywisty. Bo z jednej strony, jakby każdy, kto się uczy na pewnym poziomie grać gambit hetmański, wie, że w tego typu pozycjach pierwszy ruch, który liczymy, to jest D5. Chodzi o to, że chcemy mieć trochę przewagę przestrzeni za pomocą tego pionka. Ale tutaj mogę zbić. I jak przeciwnik zbije, ja zbiję, tutaj mogę zagrać F4. Jakby hetman musiał wrócić, to jest pozycja marzenie, na którą bym poszedł. Ale problem jest taki, że przeciwnik może zagrać tu. No i nie wiem, ja zagram tak, to po skoczek G4 mogę zacząć Patrykowi machać, no bo ta pozycja dla mnie jest przegrana. Wisi to, nie mam co zrobić. Komputer mówi, że mogłem na to iść i w tym momencie zagrać taki prosty ruch jak wieża D2. Po to, żeby teraz zagrać goniec F3, no i mam jakąś delikatną przewagę. Czy było to dla mnie oczywiste? Absolutnie nie. Więc koniec końców stwierdziłem, że no dobra, to zagram D5, nastąpi bicie. No i teraz oponent zagrał bardzo dobrze, bo zagrał ruch goniec C7. Ja spodziewałem się ruchu wieża D8 i tu widziałem, że bicie tego pionka może być trochę problematyczne, bo oczywiście po odbiciu ja tutaj wygrywam, ale jest goniec E6 i nie do końca wiedziałem, gdzie tym hetmanem się znaleźć, żeby cały czas bronić tego skoczka. Więc koniec końców po wieża D8 nie zbiłbym tego pionka, tylko zagrałbym coś innego. Natomiast Patryk zagrał ruch goniec C7. No i zdałem sobie sprawę, że kurczę, ta pozycja jest taka, jak widziałem ją z daleka, to mi się podobała bardziej niż podobała mi się teraz, bo no, przeciwnik zaraz wyprowadzi może tego gońca, może zagra wieżą na D8, może nastąpią jakieś wymiany. Gdzieś też około tego momentu mój przeciwnik zaproponował mi remis, ale ja stwierdziłem, że jeszcze pograjmy. Niby przeciwnik ma przewagę pary gońców, ale wiecie, miałem takie przeświadczenie, które sprawdziło się dość mocno w tej partii, że ja bardzo często, na przykład wiecie, po 20 ruchach jak nie mam przewagi, to już mi jest smutno. Nie ma co tak myśleć, mogę zagrać partię na 100 ruchów i próbować wygrywać cały czas, co nie? Więc zagrałem skoczek H4. Ruch, który był trochę kontrowersyjny, ale mój plan jest taki, żeby wejść skoczkiem na F5 i ten skoczek tu będzie silny. Na F3 wiele on nie robił. Więc oponent zagrał goniec B6, żeby mnie atakować. Nastąpiło skoczek F5 i tutaj z następnego ruchu mojego przeciwnika się ucieszyłem. Bo ja się bałem ruchu takiego, że wiecie, może nawet kiedyś przeciwnik zagra G6, odda tego pionka, ale potem podejdzie i będzie atakował na F2. No i po tym ruchu liczyłem różne rzeczy, odejścia hetmanem, jakieś kombinacje związane z ruchem hetman D6 i tak dalej. Natomiast spodziewałem się, że ten ruch sprawi mi więcej problemów. Natomiast przeciwnik zdecydował się zbić, nastąpiło bicie, no i przeciwnik zagrał goniec na D4. Ten goniec tutaj ładnie wszystko kontroluje i ja w każdym momencie, a przynajmniej tak mi się wydawało, w każdym momencie ja mogę myśleć o tym, żeby w niektórych wariantach zbić i chcę wam pokazać, że wiecie, że jak nastąpi na przykład taka pozycja, no to ja zawsze mogę tutaj starać się bronić tego pionka, starać się tutaj wymieniać, korzystać z faktu, że przeciwnik nie może tego zbić, bo potem przegrywa, ale zawsze mogę iść do pozycji, która jest równa. Ale ja stwierdziłem, że sprawdzę przeciwnika i zagrałem wieża C1. Przeciwnik zagrał wieżą na D8, no to ja sobie wróciłem hetmanem, wieża C8 i to, co zacząłem robić w tym momencie tej partii, całkiem mi się kurczę podobało, bo ja, jak spytacie komputera, to komputer powie, że to jest pozycja typu równa. Jak spytacie jakiegokolwiek szachistę, który się zna na szachach, to on też wam powie, że jest to pozycja równa. Ale równa to nie znaczy, że musi być na 100% remis. I ja od tego momentu, nawet obaj z przeciwnikiem, od tego momentu robiliśmy takie rzeczy, że niby nic nie zmieniały w pozycji, ale trochę poprawiały pozycję naszych figur. Zagrałem go nieco 4. Żeby ten goniec tu fajnie strzelał, może kiedyś mi się przyda, że zagram F6, wiecie, tak oczyma wyobraźni, może kiedyś zbiję coś z szachem, przeciwnik odejdzie, zagram F6 i ten goniec się tu przyda. Poza tym nie muszę się martwić o tego pionka. Nastąpiło B6, no to poprawiłem sobie króla, żeby nigdy nie groził mi żaden szach. Przeciwnik zagrał król F8 i to mnie bardzo zdziwiło, bo ten ruch mi wyglądał strasznie głupio. W sensie ja wiem, że król F8 bardzo często, znając historię polskich szachów, to chce się zagrać, król do końcówki, ale z drugiej strony on może być problematyczny i w niektórych wariantach faktycznie mi się to przydawało, bo ja teraz zagrałem sobie H4, no i na przykład wiecie, przeciwnik mógłby sobie pomyśleć, a zagram hetmanem tutaj, już musi brać pod uwagę, że jakieś szachy dostanie i będzie musiał się wracać. Więc wiecie, ta pozycja króla jest tutaj niefortunna i bez żartów w tym momencie wydawało mi się, że Patryk się ogarnie i wróci królem na G8, że zagra tak, że powie, dobra, będę sobie stał w miejscu i gramy dalej. Natomiast przeciwnik zagrał wieża C5. No to ja poprawiłem wieżę.
Przeciwnik to zbił. Ja się spodziewałem ruchu wieża C8. No i tutaj bym sobie tak stał, ewentualnie stałbym sobie w ten sposób i po prostu czekałbym na rozwój wydarzeń. I wiem, wydaje wam się, że to musi być strasznie nudna partia. Nic się tu nie będzie działo, ale zobaczycie, że no nie jest to prawda, bo zacznie się dziać bardzo dużo i bardzo szybko. Ponieważ nastąpiło tutaj bicie, co mnie zdziwiło. Ja zbiłem i przeciwnik zagrał hetman C5. I w tym momencie naprawdę stoczyłem ze sobą małą batalię wewnątrz. Bo z jednej strony mogę zagrać tak. Nie można tego odbić gońcem, bo ta wieża wisi, więc tak. Mogę zagrać B3 i próbować hops, hops, hops. Hops, może sobie zagram F3 tutaj, może zapcham pionka. Będziemy sobie stać, pewnie jest to remis, ale ja tutaj niczym, totalnie, totalnie niczym nie ryzykuję. Nie mogę tego przegrać, a może jest szansa, że wygram. Ale kurczę, no są to różnobarwne gońce, struktura jest podobna, ja też mam zdublowane pionki, przeciwnik ustawi sobie gdzieś króla. Nie podobało mi się to, w sensie podobało, ale stwierdziłem, że zagram hetman D2. I hetman D2 to jest bardzo ciekawy ruch, który paradoksalnie wpędził przeciwnika w duże kłopoty, bo po pierwsze unieruchamiam tego gońca, ten goniec nigdy nie będzie się mógł ruszyć, bo będzie wisiała wieża. Po drugie, może będę mógł zagrać stępem B4, B5 i unieruchomić te dwa pionki. Po trzecie, może zacznę grać tak, tak i atakować, a po czwarte mogę zagrać ruch F6. I tego ruchu mój przeciwnik nie widział, bo rozmawiałem z nim po partii. Zagrał wieża C8 i w tym momencie bardzo zadowolony z siebie, bardzo szybko zagrałem ruch F6. I ciekawe jest to, że F6 nawet nie jest najlepszym ruchem. Jak sobie porównam to, o czym rozmawialiśmy z Patrykiem i to, jakie są wskazania termometra, no to pokazuje, że wiecie, silnik może tam mieć po prostu z nas bekę, bo F6 nie jest jakimś super dobrym ruchem, ale z ludzkiego punktu widzenia sprawia przeciwnikowi kłopoty. I tutaj faktycznie Patryk mnie zaskoczył, bo ja spodziewałem się, że on nie zareaguje, że on zagra cokolwiek, ja to zbiję, przeciwnik to zbije, gramy sobie dalej, a on zdecydował się to zbić. No to ja to zbiłem. Tu. No i teraz czułem, że pozycja jest już, może być nawet dla mnie wygrana. Bo przed przeciwnikiem będzie dużo problemów. Ja mogę odejść hetmanem, zagrać H5, H6, H7, wygrana pozycja. Ten goniec ładnie wygląda, fajnie strzela, ale nawet jak on zdobędzie jednego czy drugiego pionka, ja w tym czasie odejdę hetmanem, zapcham i będzie git. I to, co teraz zrobiłem, trochę mnie smuci, bo mogłem zagrać to na spokojnie. To, co zagrałem w partii, jest prawie najlepsze według silnika, ale z ludzkiego punktu widzenia żałowałem, że nie zagrałem tutaj, bo ja sobie zostawiam wszystkie opcje, jakie mam. Bronię sobie wszystkiego, może kiedyś będę chciał wymienić jakąś parę figur, może poprawię hetmana, może zagram B3, F3, G4, H5 i po prostu będę sobie leciał. Moim zdaniem wycofanie takiego hetmana to jest jeszcze na pewno ten aspekt, który ja spokojnie mogę poprawić. Żeby, wiecie, grać sobie na spokojnie, bo ja się podpaliłem i zagrałem dobry ruch. Zagrałem ruch hetman G7. No i tutaj widziałem różne odpowiedzi przeciwnika, no bo ja mam teraz dwa plany. Po pierwsze, przeciwnik nie może tego zbić, bo powierza powierza F1 po prostu przegrywa, bo cokolwiek się nie stanie, ja to zbiję. Nawet jak przeciwnik spróbuje tutaj zagrać, to ja mam goniec G6, atak, no i przeciwnik nie ma żadnego mądrego ruchu, bo po czymś takim mogę nawet zbić królem i mój goniec kontroluje pole C2, więc nie ma żadnego szacha. Więc to było git. Po hetman G7. Bicie tutaj również nie wchodzi w grę, no bo po pierwsze mogę po prostu pchać pionka, tak jak mówiłem wcześniej, po drugie mogę nawet myśleć o tym, żeby gońca ustawić tu i atakować punkt na F7. Tylko że przeciwnik zagrał hetman C4 i to był ruch, który ja widziałem. Tylko przeoczyłem jedną rzecz, bo ja na to miałem przygotowane, że gram tak. I mam bardzo prosty plan. Jak przeciwnik nie zagra nic, to ja zagram tutaj i atakuję na F6 i trudno jest się przeciwnikowi bronić, nie? Mój plan mniej więcej był taki, żeby atakować na F6, pchać pionka i wygrać partię. Ale niestety tutaj jest goniec F2 i nie mam co zrobić, bo jak zbije, to przeciwnik tu bije i to on jeszcze wygrywa partię. Dlatego wieża D3 nie działało, więc zagrałem wieża D2. I okazuje się, że był to błąd. I wariant, który policzyłem, stanął w partii, ale źle go na końcu oceniłem. To, co trzeba było zagrać, by the way, to cofka hetmana. I za to też jestem na siebie zły, bo ja widziałem ten ruch. I z jakiegoś powodu nie miałem czegoś takiego, że policzyłem, że dobra, ja zagram tu, on zagra coś, ja zagram coś, on zagra coś i
nie podoba mi się. Tylko ja miałem coś takiego, że kurczę, dopiero zagrałem Hetman G7, to nie będę się wracał na G4, bo bez sensu. A prawda jest taka, że trzeba było tak zagrać. I trudno jest przeciwnikowi znaleźć ruch, bo no, Hetmanem nie może zbić pionka, bo podstawi wieżę. Jak się wieżą gdzieś ruszy, no to ja po prostu pcham pionka i byłoby git. A ja zagrałem wieża D2. I teraz oponent gra jedyne sensowne posunięcia. Bo w innym przypadku ja pcham. Ja liczyłem, że może jak zbiję, to ja zagram H5. Ten pionek będzie bardzo niebezpieczny. Ale nastąpiło Hetman C1. Ja tu, przeciwnik gra Hetman D1. Zauważcie, że muszę uważać, bo jak zagram coś głupiego, to w niektórych wariantach wieża C1 i grozi mi mat. Dlatego zagrałem goniec F3. Teraz ja przeciwnikowi grożę, biciem tutaj. Więc oponent nie ma na to czasu, bo gram tak i wygrywam. Dlatego przeciwnik zagrał Hetman D3, no i tutaj tak się, kurczę, zacząłem zastanawiać, co ja mogę tutaj zrobić, bo niestety, ale H5 nie działa, bo przeciwnik ma tu. I nagle się okazuje, że mogę mieć kłopoty takie realne, no bo grozi bicie, zdobycie figury. Jak ja to zbiję, to nie mam jak bronić tego pionka, no i może się okazać, że jeszcze tę partię przegram. Więc H5 nie działa. Liczyłem, czy w takim razie mogę zagrać tutaj. Jak przeciwnik zbije, to ja biję. Jak przeciwnik odejdzie tutaj, to po Hetman F6 jakoś będę go szachował. Ale przeciwnik mógłby w tym momencie iść tak, tak, tak i nie mogłem się tutaj doliczyć niczego. Komputer mówi, że w tej pozycji powinienem zagrać tu. I to się kończy wiecznym szachem jakimś. Więc no totalnie dziwnie, totalnie bez sensu, ale to nie działało. Dlatego stwierdziłem, że zagram goniec H5, przeciwnik zagra tu. Ja się cofnę, przeciwnik się cofnie, ja się cofnę, przeciwnik zagra tu. Przeciwnik wrzucił remis, a ja stwierdziłem, że zagram Hetman G4. Chciałem jeszcze powalczyć, powtórzyłem dwa razy pozycję po to, żeby nabić sobie trochę czasu. No i teraz plan jest taki, że chcę zagrać Hetman F3 i próbować wygrywać tę końcówkę. Także nastąpiło wieża H8, Hetman F3, pyk, pyk. Oponent zagrał F5, ja zagrałem wieża C2, przeciwnik zagrał tu. Ja się wróciłem gońcem na E2, no i przeciwnik podszedł swoim królem. I cały czas uważałem, że jeżeli ktokolwiek ma tutaj walczyć o zwycięstwo, to jestem to ja. Bo no, w jaki sposób oponent miałby to wygrywać? To ja mam pionka, który jest kilka ruchów od pola przemiany. I oczywiście są różnobarwne gońce, oczywiście być może komputer powie 0-0-0, ale miałem takie przeświadczenie, że wcale to nie musi być takie proste. No i stwierdziłem, że cały czas będę poprawiał swoją pozycję, tak jak to miało miejsce wcześniej, więc zagrałem B4. Moja logika była taka, że kiedykolwiek coś się stanie, ja zagram B5 i te pionki mogą być bardzo słabe, szczególnie ten pionek w końcówce. Tak się gra końcówki. Przeciwnik zagrał F4. I był to ruch, który widziałem, ale do którego podszedłem błędnie, jak się okazuje, ponieważ początkowo w ogóle chciałem zagrać tak. I tak pomyślałem, no dobra, ale przeciwnik zagra król E5 i co ja mam dalej robić? Bo zaraz dostanę F5, zaraz dostanę jakieś E3, no nie podobało mi się. No a z drugiej strony nie chcę tego bić, bo przeciwnik to zbije i to teraz to ja mam gorsze pionki, a nie przeciwnik. Więc to też mi się za bardzo nie podobało. Tutaj była taka ciekawa sztuczka, że mam wieża D2 i przeciwnik musi to bronić królem, ale no nadal nic to mi nie daje. Ten jeden ruch przeciwnikowi wystarcza. Więc zagrałem goniec C4. A przeciwnik zagrał F3 i na początek ucieszyłem się. Na początek się ucieszyłem, bo sobie myślę, kurczę, no on ustawia wszystkie pionki na białych polach, no tak się nie gra. Ale nagle zrozumiałem, że ja tu mogę być w dużych opałach. Bo początkowo chciałem zagrać tu. Wiecie, będę pchał swoje pionki i będzie wszystko dobrze. Ale zobaczyłem, że po ruchu wieża C8 ja się mogę poddać. I faktycznie komputer mówi -3,5. Bo cokolwiek nie zrobię, przeciwnik tutaj zbije. I jak ja odbiję, to przeciwnik bije na C4. Więc tak nie mogłem. A skoro nie mogę tym królem iść do przodu, to muszę się wycofać. Idę nim na F1. Ale przeciwnik pcha swojego pionka. Nastąpiło więc goniec F7. Mój plan był mniej więcej taki, że jak coś się stanie, to ja zagram H5 i teraz jest bardzo fajny wariant, który obaj widzieliśmy z moim przeciwnikiem, bo oponent może zagrać F4 i jeżeli ja to zbiję, to przegrywam, no bo po wieża H4 grozi mi mat, jest totalna tragedia, a jeżeli nic nie zareaguje, to przeciwnik to zbije i pcha pionka. I wydaje się, że jest przegrana. To nie stanęło w partii. Zaraz zobaczycie, co stanęło. Natomiast tutaj miałem przygotowane, że mogę zagrać wieża D2. I atakuję. Jak przeciwnik to obroni, to ja biję. Przeciwnik to bije, ja to biję. Przeciwnik bije na H4. Grozi mi mat.
Więc ja bym odszedł, przeciwnik dałby szacha tu, tu. I jeszcze liczyłem, czy mogę zagrać tak, 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 tak. Ale kurde, no, komp mówi, że to jest 0-0-0, ale to jest takie 0-0-0, że ja muszę teraz zagrać jeden jedyny ruch, którym jest król C3, oddalenie się od tych pionków, bo każdy inny przegrywa. Więc dlatego ja bym powtarzał posunięcia, ale widzicie, tyle rzeczy stało się. Ja w tym momencie, tak patrzyłem na tę pozycję dokładnie w tym momencie i tak sobie myślałem, kurczę, Tomeczku, jak to się stało, że na przestrzeni ostatnich 10 ruchów chłop poprawił sobie gońca, jego wieża jest aktywna, jego pionki poszły do przodu, a jedyne co ty zrobiłeś, to zagrałeś B4, cofnąłeś się królem na F1 i masz wieżę na C2 i gońca na C4, która jest blokowana przez wieżę. Który jest blokowany, który blokuje wieżę, o tak, nie? Więc zagrałem goniec F7 i policzyłem, że po F4 jest wieża D2. Przeciwnik zagrał całkiem sensowny ruch, czyli A5. Ja zagrałem B5. No i tak stwierdziłem, okej, no F4 nie działa. Ale to ja tutaj muszę się trochę tłumaczyć. No nie byłem przekonany, co ja mam robić w kolejnych posunięciach. Dlatego zdecydowałem się zaproponować remis. No i przeciwnik pomyślał i go przyjął. A najciekawsze jest to, że obaj myśleliśmy, ja tak powiedziałem do Patryka po partii, że pewnie to jest taka pozycja, gdzie jest jakieś losowo 0-0-0, a okazuje się, że nie. Według komputera ta pozycja to jest minus 3. Z pozycji, której praktycznie nie dało się przegrać, mi się udało ustawić pozycję, która jest przegrana. Co jest dość smutne, ale przynajmniej mogę się pochwalić, że wiecie, w dobrym momencie wrzuciłem remis. To jest ta rzecz, którą myślę, że mentalnie poprawiłem w stosunku do tego, co działo się na turnieju we Wrocławiu, że no okej, no gram z Patrykiem, może mam trochę niższy ranking, no ale to nie było tak, że Patryk sobie przechodził przez Jastrzębią Górę, znalazł chipsy, zeżarł i zorientował i tam znalazł 2173, tylko jest po prostu dobrym szachistą i w tej partii trochę sam siebie ograłem, ale też trochę mnie ograł. Natomiast jeśli chodzi o tę partię, wiecie, co tutaj czarnymi trzeba zagrać, żeby mieć wygraną? Wcale nie jest to, nie wiem, właśnie zagranie ruchu F4, bo po F4 jest wieża C4 i bardzo podobne rzeczy, nie? W sensie, no, mogłoby przejść dokładnie do tego samego. Tutaj jeszcze dodam, że po tym ruchu mógłbym próbować zagrać wieża C6. Tu. I jakieś dziwne rzeczy liczyłem, ale okazało się, że to nie działało. Więc Patryk się trochę zdziwił, jak mu powiedziałem, że wieża C6 chyba bym zagrał. Ale może bym doliczył, że przecież jest wieża C4, bo to też był ruch, który widziałem. I po wieża C4 przechodzimy do tej samej pozycji, która była wcześniej. Więc jedynym w zasadzie ruchem, który według komputera tutaj prowadzi do wygranej, i w zasadzie, okej, to nie jest jedyny ruch, ale jedna idea. To jest zagranie ruchu wieża D8, wyobraźcie sobie. I chodzi o to, że jak ja, powiedzmy, zagram H5, to przeciwnik podchodzi królem, ja mogę spróbować zapchać dalej, ale po goniec C5 grozi mi mat i ta wieża się uaktywnia, a ja nie mam jak tego obronić, bo w tym momencie pewnie wieża D2 będzie wygrywało, chociaż trzeba uważać jeszcze na tego pionka, nie? Ale nawet wieża H8 powinno tutaj wygrywać. Także to wszystko trzeba by było znaleźć i po wieża D8 nie wiem, co bym zagrał, ale nie trzeba było tego sprawdzać, bo przeciwnik przyjął remis. Więc no powiedzmy, że okej, natomiast to był taki remis, z którego zdecydowanie się nie cieszyłem, no bo prawdopodobnie mecz przegramy. Jeszcze dwie osoby grają, ale jest 3-1 dla przeciwników, także wystarczy jeden remis przeciwnikom, żeby wygrać z nami meczyk, więc no coś nie idzie przy naszej drużynie, szachownicy Rzeszów, no ale będziemy się starać, żeby w końcu zaczęło iść, no nie gramy z bambikami, gramy z silnymi zawodnikami, no i tak to na ligach bywa. A jeszcze może zremisujemy ten mecz, nie wiadomo. Także na dole oczywiście będą wyniki, możecie sobie sprawdzić, a tymczasem ja się z wami żegnam, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!